ale przygrzał. Nie będziemy we dwóch sobie szli. Uważaj, uważaj. Trzeba przyspieszyć. Pierwsza jazda. O Jezus, coś tam już strzeliło. Już się popsuło. Już po rowerze. Siemano, siemano, kolano. O Jezus, ale jadą. Ale rowery mają pierwszeństwo. Ale na drogę. Pierwszy vlog z roweru. A tu cię nikt nie przepuści. To nie Polska. Nie, tu nikt nie przepuszcza, nie? To nie. Bo tu jest wysoka kultura. Dar się przywróci. Prosto. I w lewo. I w lewo. To żeby mnie wyglebił. Najlepiej. Przejedzie mnie. A to jednak nie prosto, w lewo. Prosto i w lewo mówiłem. Tu idzie. Tu idzie z górki. Tu trzeba szybko chodzić, bo mi ucieknie. Śmieją się z niego. Nie pierwszy, nie ostatni raz. W takim kasku loto. Ty, przez te doliczki przeskoczył. Tak. Przez płot. A może by tak na działkach zamieszkać? Nie, bo się przewrócę. Ty wiesz, jaki zajebisty jest ten rower? Kominek jest, może by tak na działkach zamieszkać. A my kręcimy vloga. Ciepło by było. Ty, tu szlaban jest. No ale tam. Ja przeskakiwałem go swoim, w tym, swoją Ukrainą. Tak? No, z rozpędki. Z rozpędki. A sztuką jest pod szlabanem przejechać. No właśnie tak myślałem, wiesz? O kurde. Ty, tu asfalt jest normalny. No jest. Muszę sobie trochę utrudnić. Zaraz coś odstawi. Oś. Już mi się nie chce. I pojechał. Jak po 40 latach nie jeżdżenia na rowerze, to całkiem nieźle mu poszło. Zobacz, jakie mam fajne buty rowerowe. Eleganckie. Ale wiecie co, najlepiej vlogi to się z rana nagrywa, nie? Tomek. Tak, jeszcze taki zaspany. Nie zauważyłeś? Ty, a po co te są tutaj w tych butach tu coś? Co? Takie kółeczka. No to się zaciąga. Tak? No, żeby but nie spać. Kręcisz i się ściągają tam na pewno. To musisz mi to pokazać, jak to działa. A ja myślałem, że to jest, wiesz co, do kolażówki, nie? Tak. Ale wiesz co, nic, ten rower się sam jedzie, nie? No bo tu jest z górki. Ty. W drugą stronę będzie gorzej. No, ale wiesz co, muszę iść na nauki jazdy na kole do Kuby, wiesz? Ale to nie są podobno tanie rzeczy. On mocno dużo kasuje. Tak? O! Goli się kawałek, zobaczmy. Do szlabanu. Może też sobie taki kupisz, co? Ty, no zobacz! Ale się ładnie podnosi. Ładnie się podnosi? Patrz, Tomek potrafi. Halo? Ale mało wiatru jest. Jak pada... W polach jechał. Mało powietrza, 1,8, wiesz? Powiedział. Za mało jest. Powiedział, żeby dopompować. Szkoda opony. Tak? Bo jak pójdzie do góry, jak usiądzie... No. To jest flak. I zaraz będzie przebite. Ale powiem wam, rower rebelka.
Tylko żebym nie pogubił tutaj niczego z kieszeni. Gdzie to jest ten Tomek? Tomas! Kurde! Jest, dobra. Słuchajcie, tu rowery mają pierwszeństwo. Wszędzie, tu są ścieżki rowerowe. Podobno mają budować autostradę dla rowerów. Czekajcie, gdzieś go tutaj muszę przyłapać, jest. Kurde, pierwszy raz na rowerze. Siema, Tomas! Ale wiecie co? Kondycji się nałapię na takim rowerze. Ty masz zdrowie. Szybki marsz, mówisz? Muszę wam powiedzieć, że Tomek całkiem nieźle wyrywa ten rower na koło. A ja będę musiał się dopiero uczyć. A gdzie my w ogóle, Tomek, idziemy? Ale w jakim celu i po co? Tak się przejechać. No jest wczesna godzina, powiem wam. Mało ludzi jeszcze na ulicach. Wiesz co, ale w następnym tygodniu to jakieś centrum zrobimy, wiesz? Co zrobimy? No, stawiam ci kebaba. A za tydzień to będziemy na dwa rowery, tak? Może Tomek takiego jak ja kupisz? Na tydzień gdzieś pojedziemy. Na wycieczkę. Zrobimy w poniedziałek, w piątek wrócimy. Uuu, to ciekawie brzmi. Podobno ten rower do skakania się nie nadaje. Wszystko się nadaje, nie? Na ramy dożywotnia gwarancja, to mógł połamy. No właśnie, mamy dożywotnią gwarancję. Nie da się złamać, ale my złamiemy. Nie da się złamać, ale my złamiemy. Ty, ale ci powiem, ten rower zasuwa, ty. To nie jest taki jakaś popierdółka. Bo jak to jest elektryczny. To nie jest elektryczny. To ma ukryte silniki prawie. Kurde, to wszystko rozgrzebane. Ciągle coś tutaj robią. Światłowody kładą. Oni udają, oni udają, że robią. Słuchaj. Futerał na telefon mamy, żeby się nie zgubimy. Nawigację włączamy i całe miasto nasze. Licznik jeszcze by tu się przydał, ile na godzinę się smaruje, ile kilometrów się zrobiło, nie? Ole, przygrzał. Objechałbym go rowerem. Tomek, jak się czujesz po takim spacerku? Szybki spacer. O, jest rower dla mnie. O, jest rower dla Tomka. I motocykl dla mnie. No słuchajcie, no z rowera jestem bardzo zadowolony. Teraz tylko jeździć, trenować. Jeździć, obserwować, nagrywać. Jeden serwis mamy za free. Taki po pół roku. Dopompować muszę powietrza na 3 bary chociaż. No opony są takie, jakby to powiedzieć, szosowo-terenowe. Jak to góral. Ja tak rowerami to kiedyś dużo jeździłem. Teraz po długiej przerwie pierwszy rower.
A tutaj się fajnie jeździ, bo tutaj rowery mają pierwszeństwo. Jedynie światła ograniczają. Bo i też światła są dla rowerów. No to co, słuchajcie, trzymajcie się. Będzie więcej tych vlogów rowerowych. No to nara, hejos.